Cześć, jestem Kuba Rzeźniczak, obrońca legi Warszawa. W piłce nożnej często wykorzystuje się tabele. Na przykład takie jak ta. Można z niej odczytać mnóstwo informacji. Na przykład, że w meczu grupowym Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt miałem 100% celnych podań. W tej lekcji zobaczysz, jak z takich tabel odczytuje się różne informacje. Na tablicy widzisz tabelę, w której znajdziesz sytuację czterech drużyn po zakończeniu rundy zasadniczej w sezonie 2015-2016. Najważniejszą informacją w tabeli jest liczba punktów. Liczba punktów jest wyliczana na podstawie liczby zwycięstw, remisów i porażek. Każda drużyna za zwycięstwo otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, a za porażkę 0 punktów. Sprawdźmy więc, czy te informacje da się odczytać z tabeli. W pierwszej kolumnie znajdziesz nazwy drużyn. Druga kolumna opisana jest literą M. Pod tą tabelą znajduje się legenda. Litera M oznacza mecze. Widzisz, że każda drużyna rozegrała 30 meczów. Następna kolumna opisana jest literą Z. Litera Z oznacza zwycięstwa. Kolejna kolumna opisana jest literą R. Litera R oznacza remisy. I jeszcze następna kolumna oznaczona jest literą P. Litera P oznacza porażki. Dalej znajdziemy informacje o bramkach. Dzięki tej kolumnie dowiemy się, ile bramek strzeliła dana drużyna. Z kolejnej dowiemy się, ile bramek straciła. Tutaj z kolei znajduje się bilans. Jeśli drużyna strzeliła więcej bramek niż straciła, to bilans będzie dodatni. Przed liczbą będzie stał znak plus. Jeśli drużyna strzeliła mniej bramek niż straciła, to bilans będzie ujemny. Widzisz, że każda drużyna ma dodatni bilans. Oznacza to, że wszystkie strzeliły więcej bramek niż straciły. Z tej tabeli możemy odczytać, ile zwycięstw, remisów i porażek odniosła dana drużyna. Pokażę Ci teraz, jak obliczyć, ile punktów zdobyła drużyna pogoni Szczecin. Sprawdźmy, ile zwycięstw odniósł ten zespół. Pogoń Szczecin odniosła 10 zwycięstw. Za każde zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty. Pogoń Szczecin za zwycięstwa otrzymała więc 10 razy 3 punkty. Sprawdźmy, ile remisów miała ta drużyna. W tej kolumnie znajdują się remisy. Pogoń Szczecin miała aż 16 remisów. Za każdy remis drużyna otrzymała 1 punkt. Za remisy ta drużyna uzyskała więc 16 razy 1 punktów. A ile porażek poniósł ten zespół? Porażki znajdują się w tej kolumnie. Pogoń Szczecin poniosła 4 porażki. Za każdą porażkę drużyna otrzymuje 0 punktów. Możemy zapisać w tym miejscu jeszcze 4 razy 0. 4 porażki po 0 punktów. Tyle punktów dostała drużyna za zwycięstwa, tyle za remisy, a tyle za porażki. Aby obliczyć łączną liczbę punktów, należy dodać do siebie wszystkie iloczyny. 10 razy 3 to 30. 16 razy 1 to 16. 4 razy 0 to 0. 30 dodać 16 to 46, a 46 dodać 0 to 46. Drużyna Pogoni Szczecin otrzymała 46 punktów. Spójrz raz jeszcze na te obliczenia. W tym miejscu liczyliśmy ile punktów otrzymała drużyna za porażki. Czy tak naprawdę musieliśmy to zapisywać? Nie. Niezależnie od tego, ile porażek poniesie dana drużyna i tak otrzyma za nie 0 punktów. Ten fragment obliczeń jest więc niepotrzebny. Można go pominąć. Istotne są tylko zwycięstwa i remisy. Mam teraz dla Ciebie zadanie. Spróbuj samodzielnie obliczyć, ile punktów zdobyła Legia Warszawa. Legia Warszawa odniosła 17 zwycięstw. Za każde zwycięstwo otrzymała 3 punkty. Oprócz tego Legia miała 9 remisów. Za każdy remis otrzymała 1 punkt. Porażek nie bierzemy pod uwagę. Niezależnie od tego, ile ich będzie, drużyna otrzyma za nie 0 punktów. 17 razy 3 to 51. 9 razy 1 to 9. 51 dodać 9 to 60. Legia Warszawa zdobyła 60 punktów. Spójrz teraz na kolejną tabelę. Znajdziesz w niej dane statystyczne meczu Legi Warszawa z Realem Madryt. Dane statystyczne, które zawiera ta tabela to bramki, liczba strzałów, rzuty rożne, spalone, posiadanie piłki, dokładność podań, odbiór piłek i liczba podań. Spróbuj samodzielnie odczytać z tej tabeli, jaki był wynik meczu. Strzelone bramki znajdziemy w pierwszym wierszu. Obie drużyny strzeliły po trzy bramki. Można więc podać odpowiedź. Wynik tego meczu to 3 do 3. Zadam Ci teraz kolejne pytanie. Która drużyna oddała więcej strzałów i o ile? Informacje o liczbie strzałów znajdziesz w drugim wierszu tej tabeli. Legia Warszawa oddała 10 strzałów, a Real Madryt aż 28. Wiemy więc, że więcej strzałów oddał Real Madryt. Musimy się jeszcze dowiedzieć, o ile. Jak możemy to zrobić? Od liczby strzałów Realu Madryt odejmiemy liczbę strzałów Legii Warszawa. Obliczymy to w pamięci. 28 odjąć 10 to 18. Podajmy odpowiedź. O 18 strzałów więcej oddał Real Madryt. Zadam Ci teraz kolejne pytanie. Która drużyna wykonała więcej rzutów rożnych? Informacje o rzutach rożnych znajdziemy w trzecim wierszu. Legia Warszawa wykonała dwa rzuty rożne. Real Madryt aż siedem. Podajmy odpowiedź. Więcej rzutów rożnych wykonał Real Madryt. Przejdźmy teraz do ostatniego pytania dotyczącego tej tabeli. Która drużyna więcej razy odebrała piłkę przeciwnikowi? Informacje o odbiorze piłek znajdziemy w przedostatnim wierszu. Legia Warszawa odebrała piłkę przeciwnikowi 46 razy, a Real Madryt 44. Liczba 46 jest większa niż 44. Oznacza to, że Legia Warszawa więcej razy odebrała piłkę rywalowi. Przejdźmy teraz do kolejnej tabeli. W tej tabeli znajdziesz statystyki wybranych zawodników Legii Warszawa w meczu z Realem Madryt. Spójrz, jak zbudowana jest ta tabela. W pierwszej kolumnie znajdziesz piłkarzy. Kolejna kolumna oznaczona jest literą M która opisuje minutę na boisku. Kolejna kolumna oznaczona jest literą G która oznacza gole. Następna kolumna oznaczona jest literą F. Niektórym ludziom intuicja może podpowiadać że litera F oznacza liczbę fauli na przeciwnikach. Odczytując dane z tabeli, należy jednak dokładnie czytać legendę. Litera F oznacza w tym przypadku, ile razy dany zawodnik był faulowany. Ostatnią kolumnę oznaczono literą D. Litera D opisuje dokładność podań. Mam teraz dla Ciebie pierwsze pytanie. Którzy zawodnicy nie rozegrali całego meczu? Minuty spędzone na boisku znajdziesz w kolumnie oznaczonej literą M. Regulaminowy czas gry meczu piłki nożnej wynosi 90 minut. Sędzia może doliczyć jednak dodatkowy czas. Z tej tabeli można wywnioskować, że doliczył 4 minuty i 39 sekund. Czas spędzony na boisku przez kolejnych zawodników w tej tabeli jest jednak mniejszy niż 94 minuty i 39 sekund. Ci zawodnicy znajdą się więc w odpowiedzi. Całego meczu nie rozegrali. Wadis Odidzia, Mirosław Radowicz, Michał Kucharczyk i Tomasz Jodłowiec. Przejdźmy teraz do kolejnego pytania. Który zawodnik był najwięcej razy faulowany? Informacje o tym, ile razy dany zawodnik był faulowany, znajdziemy w tej kolumnie. Idąc od góry, mamy puste pole 1, puste pole 1, 2, 1, 1 i puste pole. Puste pole oznacza, że dany zawodnik nie był faulowany ani razu. Największą liczbę mamy tutaj. W tym wierszu znajdują się informacje dotyczące Wadisa Odidża. Można więc podać odpowiedź. Tym zawodnikiem jest Wadis Odija. Przejdźmy teraz do ostatniego pytania dotyczącego tej tabeli. Który zawodnik rozegrał cały mecz i miał największą dokładność podań? Poszukajmy najpierw zawodników, którzy rozegrali cały mecz. Przypomnę, że cały mecz trwał 94 minuty i 39 sekund. Widzisz więc, że zawodnicy z czterech pierwszych wierszy tej tabeli rozegrali cały mecz. Znajdźmy wśród nich tego, który miał największą dokładność podań. Informacje na temat dokładności podań są w ostatniej kolumnie tej tabeli. Wszystko sprowadza się więc do tego, aby poszukać największej liczby znajdującej się w czterech pierwszych wierszach ostatniej kolumny. Tutaj mamy 70%, następnie 95%, 100% i 90%. Największą liczbą spośród nich jest 100%. W tym wierszu znajdziemy informacje dotyczące Jakuba rzeźniczaka. Naszą odpowiedzią jest więc Jakub rzeźniczak. Przejdźmy zatem do ostatniej tabeli. W tej tabeli znajdziesz statystyki dotyczące Jakuba Rzeźniczaka w dwóch rundach kolejek w sezonie 2014-2015. Ciekawostką jest, że w tym sezonie Jakub Rzeźniczak był najrówniej grającym obrońcą Ekstraklasy. Przejdźmy teraz do tabeli. Można w niej znaleźć informacje o liczbie występów, żółtych kartkach, strzałach, celności strzałów i dokładności podań. Kolumny oznaczają rundy kolejek w sezonie 2014-2015. To pierwsza, a to druga runda. Spróbuj teraz samodzielnie odpowiedzieć, ile żółtych kartek otrzymał Jakub Rzeźniczak w sezonie 2014-2015. Pytanie dotyczy całego sezonu. W pierwszej rundzie otrzymał 5 żółtych kartek, a w drugiej 2. Razem otrzymał 5 dodać 2, czyli 7 żółtych kartek. Możemy podać odpowiedź. Jakub Brzeźniczak otrzymał 7 żółtych kartek. Przejdźmy do kolejnego pytania. W której rundzie miał większą celność strzałów? Informacje o celności strzałów znajdziemy w tym wierszu. W pierwszej rundzie celność strzałów zawodnika wynosiła 75%, w drugiej rundzie 62,5%. 75% to więcej niż 62,5%. Oznacza to, że w pierwszej rundzie miał większą celność strzałów. Można więc odpowiedzieć, że celniej strzelał w rundzie pierwszej. Zostało nam ostatnie pytanie. Spróbuj samodzielnie odpowiedzieć, ile strzałów oddał w obu rundach. Informacje o liczbie strzałów znajdziesz w tym wierszu. W pierwszej rundzie oddał 4 strzały, a w drugiej 8. 4 dodać 8 to 12. W obu rundach oddał 12 strzałów. Tabele są bardzo wygodnym sposobem prezentowania informacji. Wystarczy popatrzeć na początek każdej kolumny i każdego wiersza, aby dowiedzieć się, co oznaczają poszczególne liczby. Po więcej matematyki zapraszamy na stronę TV i na stronę gotowi do pomocy.pl. Serdecznie dziękujemy Fundacji Legii i Jakubowi Rzeźniczakowi za pomoc w realizacji tej lekcji.